stare fiderowe porzekadło mówi, że jak jest się brudnym, to znaczy, że było dobrze. Właśnie nie wymyśliłem, ale chłopaki mówią, że chyba można tak powiedzieć. Ja nigdy nie byłem tak brudny, więc uważam ten dzień za bardzo udany. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś kolejny etap mojej przygody z fiderem. Jesteśmy na łowisku specjalnym Maślanka, więc będziemy łowili stricte metodą. W ostatnim odcinku mogliście zobaczyć różnicę pomiędzy fiderem klasycznym i właśnie metodą. Troszeczkę liznąłem tematu, trochę rzeczy się nauczyłem. Jeżeli nie widzieliście tamtego odcinka, to oczywiście odsyłam Was, bo było tam kilka podstaw. Mam nadzieję, że te podstawy uda mi się wykorzystać również tutaj. Natomiast jeżeli czegoś nie będę wiedział, to jest ze mną Arek, którego widzicie za moimi plecami z ekipy Shimano, który jest zawodnikiem, specjalistą w łowieniu na fidera, więc na pewno postaram się wyciągnąć od niego kilka informacji. Teraz przeskoczymy, żeby przede wszystkim powiedział nam, jakim sprzętem będziemy łowili, jak zaczniemy, a później siadamy już na nasze stanowiska i zabieramy się za łowienie. Cześć, jesteśmy tutaj nad Maślanką. Przygotowaliśmy dzisiaj metodę, więc będziemy łowić na nasze wędki Shimano Aero X1. Przygotowałem dwa kije, krótszy, kij 2,70 do bliższego łowienia. Tutaj będę łowił 22 metry od brzegu z malutkim podajnikiem oraz wędkę 3-metrową do łowienia dalej od brzegu. Tutaj będziemy łowić około 30 metrów. Też jest od razu większy podajnik. Moim zdaniem te większe ryby z początku będą stać troszeczkę dalej od brzegu. Dla Was oczywiście przygotowałem wędki Aero X3. Te kije są dużo delikatniejsze, blank jest bardziej responsywny, więc mam nadzieję, że ucząc się metody będziesz mógł mieć frajdę z holu tych karpików tutaj. Do dzisiejszego wędkowania przygotowaliśmy pelet 2 mm oraz czystą, ciemną spożywkę. Jak będę ładował podajnik? Otóż na podajnik będziesz szedł pelet 2 mm. I teraz na ten pelet 2 mm do podajnika podaję ciemną spożywkę i robimy taki kapturek ze spożywki. Tak to wygląda. Dlaczego robimy taki kapturek? Zależy mi na tym, żeby pelet wraz z łaftersem, który będzie na haczyku, spadł do dna i pracował przy dnie, ale po drodze spożywka robiła chmurę, która przyciągnie karpie. Oprócz Arka jest ze mną również Łukasz z naszego sklepu. Poznaliście go na ostatnim odcinku. Przez wiele, wiele lat łowił na fidera. Teraz się troszeczkę nawrócił i łowi głównie spinningiem. No ale oczywiście to w ramach żartu. Fiderowe doświadczenie zostało, więc jeżeli coś mi nie będzie szło, coś będzie nie tak, to na pewno Łukasz podpowie mi, co należy zrobić, żeby złowić tych ryb więcej. Mam nadzieję, że uda nam się fajnie połowić. Będziemy zamiennie na stanowisku, raz ja, raz on, tak żeby każdy z nas miał okazję coś fajnego złowić i oczywiście Wam to wszystko pokazać. Siemanko, tak jak Łukasz powiedział, dzisiaj będziemy łowić na jednym stanowisku. Postaram się mu pomóc w tym, żeby złowił jak najwięcej ryb. Zdradzę mu kilka tipów i porad. Pierwszą rybkę, taki karaś. Teraz puszczę zaraz Łukasza na stanowisko. Zobaczymy, czy też coś uda mu się złowić. No dobra, moje pierwsze samodzielne nabicie. Mam nadzieję, że zrobię to dobrze. Do tej pory z reguły ktoś robił to za mnie. Ale mam nadzieję, że mi się to uda i że za chwilę będę mógł trafić w wodę tym koszyczkiem, a później zacząć i wyholować pierwszą rybę. Pięknie to wszystko wyszło. Myślę, że już mogę powiedzieć, że jestem pro. I teraz to, co może być trudniejsze, porzucić, ponieważ do tej pory łowiłem na bardzo dużym dystansie, to co widzieliście na poprzednim filmie, więc rzucałem na kilkadziesiąt metrów, a teraz muszę rzucić na 20 parę, więc delikatnie muszę przestawić swoje nawyki.
Mam nadzieję, że mi się to uda. Młody już wcześniej wszystko ogarnął. Mam tu zaznaczony dystans na klipsie. Wystarczy po prostu trafić w wodę. Mam nadzieję, że uda mi się ta bardzo ekstremalnie trudna czynność. I za chwilę będzie jakaś ryba. Pięknie tutaj wjechał. O. Bezzadziorowy haczyczek 14 BKK na zestawie z igłą. No i jest kawał karpiszona. Nie mam pojęcia, znaczy kawał, no może bez przesady, bo dla łowców karpi to nie jest jakaś duża ryba, no ale myślę, że ona może mieć 5 kilo. Bardzo, bardzo mnie wymęczył. Mega zajawa poholować sobie taką rybę na takim lekkim zestawie metod fiderowym. Kijek genialnie pracował. Zrobię sobie fotę, chociaż nie przywykłem do robienia sobie zdjęć z takimi rybami, ale z tym karpikiem sobie zrobię foteczkę i zaraz zwracamy mu wolność. No i zwracamy rybce wolność. O, ale popłynęło. Mega zajawa. Doczekany w końcu. Idzie teraz do środka. Taki, myślę, że około 5 kilo może mieć. A się potem okaże karasiem. Póki co ładnie walczy, a teraz już idzie. I znowu stanął chwilę. Wędka jest krótkim pikerem, 3-metrowym. I ma niesamowity zapas mocy. Bo rybę już widzieliśmy, jest bardzo ładna. Gnie się do dolnika, ale nic tu się z nią nie dzieje. Widzieliśmy, że to już jest ładny jesiotr. Teraz spróbujemy go scholować do brzegu. Mimo wszystko cały czas walczy. I nie daje się. Zobaczymy, czy się uda z nim powalczyć, ale już jest tu pod samymi nogami. Jakby do mnie. Jest. Wyciągnęliśmy tego jesiotra. Był podpięty obok pyska. Nie trafił, ale mimo wszystko dał trochę nam frajdy. Bezdyskusyjnie mój rekord przysiowy. Spróbujemy go delikatnie bardzo podnieść. Załogon. O, jak widać. I zaraz wypuszczamy go do wody. Tego jesiotra wyciągnęliśmy na kij Shimano Aero X1 wersji 3-metrowej do 60 gram. Jak sami możecie zobaczyć, kij ma nieprawdopodobny zapas mocy. Tego jesiotra naprawdę ważącego, myślę, że spokojnie około 10 kg. Ten kij nawet nie zagrzechotał. Miał taki zapas i jeszcze dałby radę z większą rybą. Taka sytuacja, moi drodzy. Mieliśmy zestaw na około 20. Którym? 22. Mieliśmy jedną, ta jest na 34. Tak, więc prawie ponad 10 metrów dalej. Rzuciłem tą wędkę trochę na przypał, położyłem sobie ją na pomoście i w pewnym momencie zaczęło ją zabierać. Także absolutny brak profesjonalizmu, trochę szamanizmu i trochę takiego spontanicznego podejścia i jest moim zdaniem bardzo fajna ryba. To jest silna ryba.
Poszedł czy coś? Praca zespołowa i jest kaban. Nie no, żartuję oczywiście, ale fajny karp. No i taki karpik złowiony metodą na dziada. Z pomostu, bez tych wszystkich koszy, podpórek i innych dziwnych rzeczy. Mega frajda. Wypuszczam go i w końcu wygląda na to, że zaczniemy łowić regularnie jakieś fajne ryby. Nie wiem, czy moja opinia jest jakkolwiek miarodajna, bo nie poholowałem sobie w życiu zbyt wiele razy wędkami fiderowymi, natomiast naprawdę to jest fajna zajawa. Kijek bardzo fajnie amortyzuje, czuję cały czas, że on pracuje pod rybą. Jest to seria Aero X3, czyli generalnie seria wyżej niż ta, o której mówił Arek, ale wciąż myślę w bardzo przystępnej półce. Trochę mnie irytuje to, że każą mi łowić z wędką w dół, ale podobno tak się holuje te ryby tutaj. Pewnie też ci z Was, którzy się na tym znają, mają jakąś pompę, że coś robię nie tak. Może ten hamulec jest tu niepotrzebny albo cokolwiek innego, nie mam pojęcia. W każdym razie frajda jest, więc jedziemy tą rybką. Zaraz zobaczymy, co to w ogóle jest. Podejrzewam, że karp. I jest kolejny fajny karpik, moją niezawodną metodą na dziada. Ekstra, mega fajna zabawa na takich lekkich kijkach jak ta Aero. To jest naprawdę bardzo fajna akcja, jeżeli chodzi o poholowanie sobie takiej rybki. Dobra, wypuszczamy go i bawimy się dalej. No dobra, kolejny stopień wtajemniczenia. Za pomocą takich dwóch patyków, które się nazywają dystansowe kołki czy dystansowe tyczki, nie wiem jak zwał, tak zwał, mogę sobie odmierzyć odległość, na jakiej będę łowił. Potrzebuję sięgnąć około 40, nawet może 40 kilku metrów. Ustawię sobie, myślę, teraz 44. Tutaj mam odległość 2 metry, więc muszę w ten sposób przejechać 22 razy, jeżeli moja matematyka ze szkoły podstawowej mnie nie zawodzi. I dzięki temu będę mógł sobie zaklipsować na kołowrotku odległość na poziomie właśnie 44 metrów. Strasznie żmudne zajęcie, ale bardzo precyzyjnie dzięki temu można łowić. Oczywiście to nie jest tak, że ja się tu wypowiadam jako ekspert. Po prostu ci ludzie, którzy tutaj ze mną są, powiedzieli mi, co mam zrobić. 22. Tutaj sobie na tym dystansie klipsujemy i teraz każdy mój rzut do klipsa będzie na wymierzoną odległość. Chyba się zaczęło na dobre, bo chłopaki właśnie mają w podbieraku karpika i ja przed sekundą też miałem branie. I też wygląda na to, że to jest kolejny karp. Ryba złowiona prawilnie. Zamieniłem się z młodym i usiadłem sobie na koszu, jak Pan Bóg przykazał, już dosyć łowienia na dziada. No i bardzo fajnie, agresywnie zabrało. No w zasadzie wszystkie te brania są takie same. I kolejna rybka. Zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie poradzę przede wszystkim, bo teraz muszę ją sam podebrać. No i jest rybka w podbieraku, zaraz Wam pokażę, bo to kolejny całkiem przyzwoity karpik. No i kolejny karpiszonek. Fajna frajda, bardzo fajne ryby, silne. Super jazda na tych lekkich zestawach. Zaczyna mi się to niebezpiecznie podobać. Dobra, do wody. Mega duża ryba, taka jak
Łukasza ta pierwsza, ale dziad style chyba działa, bo na tym połoście lepiej biorą niż tam na kosz. Już wam pokazuję tą rybę. Taki karpik, około 2-2,5 kg, może 3, no, ale bliżej chyba 2,5. No co, próbujemy dalej. No i jest kolejna ryba, ta wydaje się być sporo mniejsza. Ale cały czas bardzo, może nie przesadzajmy, no. Dosyć dalekiego dystansu jak na to łowisko, bo zapowiadało się, że będziemy łowili na 20 kilku metrach, a ryby cały czas łowimy na prawie 50. Ale to nie jest duży chyba fish, chociaż może ja po prostu jestem już takim kozakiem, że jadę z nim. No i taki karpik, szybka akcja, bardzo fajne, pewne branie, ale wielkość nie powala, więc szybciutko do wody i czekamy na te większe. Ale jest taki nieduży ten karpik. Ogólnie to bardzo długo czekałem na branie, zwiększyłem teraz dystans i łowię na 50 metrze i z 50 metra pierwszy rzut i od razu się trafił. Żółty łaftersik, pelecik i sieci. Arek na pomoście obok holuje rybę i ja przed sekundą też miałem branie. Wydaje mi się, że jego ryba jest zdecydowanie większa. Natomiast to co jest u mnie to na razie ciężko określić, ale wydaje mi się, że kolejny taki około 2-kilowy karpik, przynajmniej początkowa faza holu tak wygląda. Ale zaraz się przekonamy, co jest u Arka i co jest u mnie. U mnie taki karpik bardzo szybko wyjechał, a tam w tle Arek dalej walczy ze swoją rybą, więc jego jest na pewno zdecydowanie większa. Dlatego ja swojego szybciutko wypuszczam i czekamy na to, co wyląduje w podbieraku Łarka. Kolejna ryba z 50 metra. Wciągnąłem jedną, drugie branie nie wciąłem i teraz udało się wciąć. No i staram się delikatnie holować, bo to jest delikatniejszy zestaw. Ale znowu zadziałał żółty wafters i czysty pelet. Bez żadnej tutaj już bez żadnego kombinowania. My staramy się go cały czas przyholować, no ale jeszcze kawał drogi. Będzie byk? Będzie byk. Karp czy jaki? Karp, ale zobacz jaki. Jest i siedzi. Jest piękny karp z Maślanki. Udało się go wyholować i zwracamy mu wolność. Cześć, z tej strony Paweł. Jestem tylko statystą w tym filmie, ale opowiem wam o tym, jakie wędki dzisiaj wykorzystujemy, czym one się cechują i dlaczego warto wybrać właśnie te modele. Dziś, jak sami widzieliście, korzystamy z dwóch rodzajów wędek serii Aero. Seria Aero obejmuje kilka modeli, również modele wyższe, ale może o nich następnym razem. A dziś korzystamy z wędek Aero X1 oraz Aero X3. Wędki z serii Aero X1 to wędki podstawowe, wędki, które są stworzone na dość dobrej jakości blanku, przede wszystkim mocnym, który rzeczywiście pozwala nawet przy lżejszych modelach holować duże ryby.
Wędki, które są wyposażone w przelotki Shimano oraz uchwyt kołowrotka zaprojektowany przez Shimano, cechują się szybką akcją, ale jak sami widzieliście też przy holu, te wędki cechują się dość głębokim ugięciem, więc pozwalają bardzo dobrze amortyzować rybę podczas holu. Jeśli chodzi o wędki Aero X3, tutaj mamy do czynienia z przelotkami Seaglide XOG oraz uchwytem kołowrotka Fuji DPS, także jak sami widzicie, są to wyższej jakości komponenty. Blank również został stworzony z maty o wyższym module, dzięki czemu jest nieco szybszy, nieco bardziej precyzyjny, pozwoli Wam po prostu przejść na ten trochę wyższy level, jeżeli chodzi o łowienie na feder czy łowienie na metodę. Te będziska cechują się przystępną ceną, bardzo fajnym designem i myślę, że takim elementem wyróżniającym je na tle konkurencji są przede wszystkim smukłe blanki, które naprawdę nadają tym wędkom lekkości i takiego ogólnego performance'u, fajnej pracy zarówno pod rybą, jak i podczas zarzucania. Znajdziecie je w sklepie Fishing Store. Zdarzają się takie sytuacje nad wodą, że ryby żerują z powierzchni, szczególnie tutaj na łowiskach karpiowych. Wtedy świetną alternatywą jest łowienie na metodę pellet wagler, czyli łowienie specjalnym spławikiem, który ma już obciążenie sam w sobie, a na żyłce nie ma obciążenia, dajemy tylko i wyłącznie przynętę w postaci pelletu. Do takiej metody są specjalne kije, krótkie kije z przelotkami jak w odległościówce. My w swojej ofercie posiadamy kije Aero X1 oraz Aero X3, które znakomicie sprawdzają się do tej metody i znakomicie rekompensują wszystkie błędy, które możecie popełnić podczas holowania takiej ryby z powierzchni. Jeśli chodzi o kołowrotki, z których dzisiaj korzystamy, do wędek podpięliśmy kołowrotki z serii Aero BB oraz Aero XR. W ofercie występuje również kołowrotek z serii Aero, jest to model pośredni. Wszystkie te kołowrotki występują w rozmiarze C3000, 4000 oraz C5000. Także niezależnie od tego, czy szukacie kołowrotka do łowienia na krótkim dystansie, czy kołowrotka do łowienia na naprawdę dużych odległościach, ciężkimi zestawami, znajdziecie tutaj rozmiar odpowiedni do własnych potrzeb i zastosowań. No i wyjechał kolejny dublecik. Ciekawostka jest taka, że moja ryba bardzo daleko, ponad 50 metrów. Wow. Nieźle. Natomiast twoja na pellet wagler, blisko. Po raz kolejny na pellet wagler, około 20 metrów od brzegu. Bardzo fajne. Mój to jest po prostu kwadratowy, taki grubas. Przepiękne są te ryby. Wypuszczamy je i powoli będziemy kończyli, natomiast wciąż liczymy na to, że siądzie dycha. Albo dwie. Albo dwie. Stare fiderowe porzekadło mówi, że jak jest się brudnym, to znaczy, że było dobrze. Nie wiem, czy takie porzekadło istnieje, ale właśnie wymyśliłem, chłopaki mówią, że można tak powiedzieć. Ja nigdy nie byłem tak brudny, więc wydaje mi się, że to był naprawdę dobry dzień. Czy coś do dodania? No myślę, że warto pochwalić Łukasza za to, jak łowił, bo naprawdę jego poczynania były godne uwagi, bo koszyczki dolatywały tam, gdzie trzeba, dolatywało wszystko do klipsa, ryby chyba tylko zgubiłeś jedną. I naprawdę to fajnie wyglądało, myślę, że będzie z niego dobry federowiec. Mam nadzieję, że nie, no oczywiście żartuję. Naprawdę jest to spoko zajawa, natomiast moim zdaniem i tak najlepiej dzisiaj połowił Arek. I co ciekawe, połączyłeś dwie metody, to też jest bardzo fajna opcja. Dokładnie, połączyłem dwie metody, najpierw łowiłem klasyczną metodą, na koniec łowiłem już tylko i wyłącznie na pellet wagler i udało się te ryby ustawić, brały jedna za drugą. Praktycznie w tempo, więc mam nadzieję, że następnym razem i ty spróbujesz na pellet wagler. Myślę, że to jest dla mnie jakieś wyzwanie na ten moment. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że chyba bym sobie poradził z fiderem. Jakbym tak sam, całkiem sam pojechał, to już mniej więcej krok po kroku wiedziałbym, co zrobić. Jeżeli wy macie jakieś pytania odnośnie tego, to walcie śmiało w komentarzach. Ja oczywiście na nie nie odpowiem. Jeszcze nie, jeszcze chyba jestem za chudy w uszach, żeby ogarniać jakieś trudne fiderowe pytania. Natomiast poproszę na pewno chłopaków, więc piszcie w komentarzach, czy odnośnie właśnie tego, jak się przygotować, czy odnośnie sprzętu Shimano. Na wszystkie pytania odpowiemy. Na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć.